Ta liczba! Przejdziemy! Być rzeczy, ale zabawna liczba mi się daje. Mega, no jakbym powiedział, mega śmieszna. Mega śmieszna. Miał poczucie humoru. I tak właśnie, It Lures, part drugi. O! A to jeszcze nie koniec? Kurde, nie, nie, obudziliśmy się znowu w swoim pokoju. O! To był tylko sen! O! Czuję się teraz... Ej, co to za Błażej? Spójrzcie za siebie. No, w stanie uda się do chłoniem zjeść przekąskę. Ej, ty kiedy nie kupisz niczego? Ej, gdzie wy jesteście? Gdzie jesteście? A gdzie ty jesteś, Amongo? No to chęć, gdzie ja jestem? Amongo! Ja do bagrusów trafiłem! No to może na nas poczekaj? Co na ziemi? Jak nie mogę poczekać na was? What the fuck? Dobra, chodźcie, moi koledzy. Idziemy tędy. Ej, jestem pod wami! Nad wami jestem! Jest halo. Tylko jedno wyjście, muszę iść tą ścieżką. Gdzie jest Amongo? Faktycznie jest Amongo nad wami jestem! Gdzie? Gdzie? Amongo. Zobaczcie, tutaj. A jest, chodź tu Amongo, później się powygłupiasz, chodź! Po co tam wlazłeś? Chodź do nas. No, po co to wchodziłeś? Nie. Dobra, idziemy! Nie mogę nawet zejść do was! Trudno, to idź razem z nami, chodź! Nad wami jestem! Okazało się, generalnie okazało się, że to był tylko sen, więc ogólnie musimy po prostu coś zjeść. Czuję się źle. Bo głodny jestem, dlatego. Ej, ciemność, halo. Gdzie jestem? Gdzie je? O, jestem z wami w końcu już. O, o jaki gigantyczny rok, przystojniak. Rob wleciał. Halo? O? O, o, o. Powinienem stąd wyjść. No chyba dobra, wyjście. Tam, bakrumsy. Ja cię kręcę, nie wierzę, znowu tutaj. Znajdź sposób na ucieczkę. Z kolei. Sko, znowu. Dobra, gru, jesteś mistrzami uciekania w bakrumsów. Chodźmy za mną. Na pewno, eksperci. Patrz, już. Tu musi być wyjście. Na ślepo tu szedłem, zobaczysz, będzie tu wyjście. No, wy wyjście znajdziecie, prędzej my znajdziemy z kijatkiem. Nie ma takiej opcji. My jesteśmy ekspertami w tej kwestii już. Ta, o, mamy gigantyczny... O, proszę, wyjście, może. Musi tu być wyjście. Koniecznie. Nie ma wyjścia. Tutaj. Nie ma wyjścia dla was. Ale my tutaj wędrówkę odbywamy. No, my też. Mocno. Wydaje wam się tylko. Czuję się, jakby ktoś mnie obserwował. Widzisz, to my zrobiliśmy progres, nie wy. Nie, ten. Nie, a może tędy? Progres. Nie, sobie załek, tutaj ten. Tyle, no. Proste. Ktoś nas obserwuje? Widzowie, co robicie? Widzowie nas obserwują co najwyżej. Obserwujcie, obserwujcie! Widać, widać. Czuję wasz wzrok na sobie. Tego tutaj muszę się podrapać po oku. Drap się, okay, drap, już. Cię podrapię, no już dobrze. Już, dobra. Drap się. O, o kurwa! Co się stało? Co to było? Nie wiem! Po prostu taki... Coś mi wyskoczyło, ale nie wiem co. No. Przewidziało ci się pewnie, chodź. A, dobra, o, mamy słuchowej dźwiękową. Czuję się, jakbyśmy przeżyli. Ktoś mnie obserwuje. Chodź, dru. Co się stało? Musi być. Co ludzie zrobili? Musi być gdzieś tu wyjście. Ja nie wiem, jak spaceruję sobie, gdyby nigdy nie. Ciekawe, gdzie jest to wyjście. Tutaj. O. 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 Łatwo. Czemu jest podłogę? A! Gru, natychmiast wychodź z podłogi, co ty do cholery robisz? Czemu ty leżysz? O co jestem? To tak krumsów nie wciągają. Dobra, Gru, to chodź dalej. Po prostu. Idź, chodź dalej. Gdzie jesteście? A gdzie wy jesteście? Gdzieś mnie wyrzuciło dziwnie. Gru, i ogarniasz temat? Wywaliło. Nie, kietka wywaliło. Najgorzej. Gru, wszystko okej? Z tobą? Nie, wciągają mnie tu chyba gdzieś, nie wiem. Dobra, chodź, Gru, później się wygłupiasz. Chodź! Czekaj, bo to problematyczne wszystko jest, poruszanie. O, chodź. Na krawika mogę iść. Co tu się wydarzyło? Gdzie ja do cholery jasnej ciasnej jestem? Ty bokiem mogę chodzić, ale do przodu. Dobra, to chodź tutaj, no. Chodź, chodź, o, mocy. Chodź, malutki. Gru, no i widzisz, to i gitara się ma, no, zwiedzamy dalej. O, mocy, zgubiłem się. Dobra, już, o, ruszam się jakoś. Nie, chodź, tylko Gru. Nie róg. Gru, dasz radę, no! No i elegancko, mówię, że się nie poruszysz. Może i trochę jesteś pół zatopiony w podłodze, ale nie szkodzi. Ale progresuje. To jest najważniejsze. Musimy się chodzić w ten sposób. Dobra, po prostu na skosy. Wiesz co, zaczekam na ciebie na końcu tego korytarza w takim razie.
okrągłe backroomsy. Postanowiłem je wywalić z gierki, więc życzę wam miłej gierki. No, kierka wywaliła batę. Nie, tak czemu nas oburzasz? Tak jak Soli, najpierw Soli, teraz ty? Teraz on oszalał, teraz on oszalał. No. Backroomsy. Tak bardzo się boisz, Kwitek, no? Przepraszam. Nie, no ja nie wiem, gdzie wy jesteście za jasnej ciasty. Ja jestem w podłodze, jeżeli chcesz wiedzieć. Gru jest w podłodze. Chciałem przyglądać się na dywan, dobra. Faktycznie, ludzie piszą, że Gru zgubił wózek. A, cholera, tylko nie to. Powiem wam, że znowu jest pełno korytarzy. I znajdziecie. Nie, no bez jaj, że ja mam tutaj po prostu chodzić bez celu. I to jest ta super zabawa. Najlepsza zabawa. Zabawa, nie było końca. Czekajcie, co do chuja? Dobra, pierdolę to, kurwa, coś mnie goni. Ja pierdolę. Dobra, weź to było to, to do mnie, niech jest zje. Ja się gonię. Dobra, jak tu przyjdziesz, to spotkasz to. Wystarczy, że ten korytarz przejdziesz. To tu jest ten bydlak. To jest skomplikowane, bo teraz się wolniej poruszam teraz. Jaki korytarz, o co wam chodzi? Ale progresuje, ale o. Nie no, 5 lat chodzę i nic nie widzę. Ja teraz nie ma kością światła się poruszam. Ja pierdolę, jest tu jakiś bydlak. Zje mnie. Jakiś potwór. Dobra, no jest jakiś bydlak. Kurwa mać. O co chodzi? No jest tu jebany bydlak, nie no, bez ciebie Gru nie dam rady, jak tam ci idzie? Ja speedrunuję teraz, ja tak zapierdalam, że to jest głowa mała. Jak chodzę bokiem, to sprintuję tak szybko, że przeszedłeś już ten korytarz? Biegnę cały czas, no. Jaki korytarz? Nawet nie gdzie jestem teraz. No ten, teraz no, powiem tak, jakby to był Geresma, to mi się teleportowała Mongo, ale to jest Roblox, więc nie mogę. Chodzę sobie 15 minut, może was znajdę. Gru, no gdzie no jesteś? Fajnie, nic się nie dzieje, po prostu chodzi Gru. Się człowiek, nie? Zwiedza. Gru. Ja dziś idę, nie wiem gdzie. Złote drzwi jakieś nie macie w tym korytarzu? Złote drzwi. O, dobra, znalazł. Będę żył chyba, bo ten potwór mnie zjadł, albo nie? Zjadł cię? O, drzwi, żebym znalazł jakiś dziwny... Jest, Gru, żyjesz! W końcu! Jest, odzyskałem wózek! To jak znalazłeś złote drzwi, ja mam go to iść tymi złotymi drzwiami. Właśnie idę, non stop. Dobra, tu jest ten bydlak jak coś. Ja słyszałem, jak to było. Zaczął mnie godzić. Ja cię kręcę, jaki długi korytarz. A na początku mnie nie mógł dorwać. Jest uważaj. Z prawej. O, nie wiem co, o nie, jestem za łek, to koniec. Może tu nie przyjdzie. A jednak przyszedł! O kurwa! O, żyję jeszcze. O, ile będę szedł tym korytarzem? Przecież tu jest wieczność, normalnie się idzie. O, nareszcie jesteś Among Go. O, widzę światło jakieś. Czekaliśmy tu na ciebie. Uciekajcie. Czekaliśmy na ciebie. Siema, Among Go. O, hej, bladzi, jak to? Chodź, uciekaj. Uciekajcie. 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 Nie! Nie dam rady. Nie wiem, ja gdzieś uciekłem. Ja uciekłem mu raz już teraz. Nie wiem, jak bym uciekł, szczerze mówiąc, mnie dorwał. Jak ciebie dorwał, to na chwilę on się zatrzymuje ogólnie. Wtedy mu spierdoliłeś. Wtedy uciekłem mu na bok i mimo, że mnie gonił, to jednak wiesz, wózek siła. Ale w sumie nie wiem, gdzie jest. Nie, no dorwie mnie, kurwa, no nie da rady. Nie mogę wyjść z respa rąbanego. Dobra, wyszedłem, uciekłem gdzieś. Gdzie jesteś? Skąd ja mam wiedzieć? Gru, widzę cię, widzę latarkę chyba. O! Cześć, Amongo, cześć! Hej! Ja cię kręcę. Co to za kreatura tam łazi? O, czekaj, może tutaj? O, coś tu może progres jakiś? Tutaj lewo, prawo, nie wiem, spróbujemy tutaj. Nie, ja nie ucieknę mu. On mnie cały czas kurwa goni. O, uciekłem chyba. Dasz radę, bloody. A my cały czas gdzieś biegniemy teraz. Dobra, gdzie jesteście? Cały czas przed siebie. Prosto, no, czy w lewo, czy w prawo bardziej? Tak? Nie wiem, tak. Cały czas przed siebie po prostu. O! Tak! Jest, udało się! Znaleźliśmy! Kurcz trzeci. Łatwo! Łatwo! Prowadzący. Uff. Balone backroomsy. I to miało być, trudne? Litości. To miało być straszne w ogóle? Litości. To miało być straszne? No, słabe coś tu, jakieś te horrory. No jakiś, powiem ci, że... No, zero straszności. Tak, trochę taki zawód taki. Te pokrumsy sowrury były te. Oho, czyli korytarz po prostu długi. A co, myśleliśmy w drugą stronę. Byłem w jakiejś części wyrobie, a teraz jestem w jakiejś kanalizacji. No nieźle, dobra historia. Jakie życia teraz mamy? No, teraz, bo teraz jest życiowe.
A nie, to jest tlen, tu jest woda, trzeba nurkować. A ja nie, tracę tlen mimo tego, że nie nurkuję. Tak samo mam. A ja wcale nie tracę, biegnę pod wodą. Aha, ślepy zaułek, nie wiem czy wiecie. A ja biegnę pod wodą. Bo masz wózek, dlatego możesz iść pod wodą. Ty jeździsz pod wodą. Taka jest różnica. Widzicie, to jest pay to win gierka, mi się wydaje. Przewagę ma. No. Dobra, gdzie teraz? Tu? A? Nie zmieścisz się, bo masz za duży wózek. Okay, bokiem. Opa! Z bokiem musisz lejść. To jest najtrudniejsza zagadka. No i co tu jest? Klawisz drzwi, halo, to jest klawisz drzwi. Czekaj, żeby otworzyć te drzwi. Jakie drzwi? Przecież tu nie ma drzwi. A, są drzwi. To manekiny są. Gdzie manekiny? Dobra, ja szarżuję te drzwi. Klawisz drzwi. O, otworzyłem. O, zadziałało. Dzień dobry. Ta manekiny się uruszają, ale... Nie jest to wcale takie groźne. Jest nie straszne. Ta znowu kanalizacyjny. Ale nie straszne. Idę na prawo. Mm-hmm. O, ale rura spadła. Rura się zrąbała. Ach, to normalne kanalizacji. Co chwilę coś pada. To i owdzie. Raz pada rura, raz padają ludzie martwi. Przypomina mi to rurę, która pękła w azylu. Co kurwa? No ja nie pamiętam takiej rury. Ja też takiej rury nie pamiętam. Nie przypominam sobie tej rury wcale. No. Jest zbyt gorąco, żeby przez nie przejść. Muszę znaleźć sposób, żeby wyłączyć. O bogowie, nie, tylko nie to. Trzeba znaleźć sposób, żeby wyłączyć. Pizzę znalazłem! Pizza! Wojowniczy żółwie ninja tu żyją. To jest pizza, wygląda jak gówno raczej niż pizza, powiem ci szczerze mówiąc. Nie no, pizza z salami, no. Pizza z salami chyba chciałeś powiedzieć. No. Najlepsza Stralami. Pizza w kanałach. No. Nie hawajska. O, otwarte. Otwarte. O. O, jest coś, jesteś tutaj, no i zajebiście. Dwójkę klikam, nie wiem, czy co coś da. Jest jakaś nie. Trójka? O nie, co się stało? Nie wiem. W porządku, możemy dalej badać. Aha, czyli dobrze zgasiłem. Ciemność mam, nic nie widzę, co się dzieje? Idź dalej. Idź dalej. A jakiś most pokazało mi. No, pokazał jest, most, prawie widzicie? To jest Harry'ego Pottera, tam wąż jest, ten bazyliszek cały. No dobra, to idziemy, wracamy się. Coś tam... Ja pierdolę! Co się stało? Za wami! Co to było? Ja żyję jeszcze? Dobra, idziemy, chodź, idziemy tam, gdzie wcześniej byliśmy. Dobra, spadamy stąd. Co coś nas goni. Nie zostawiajcie mnie, halo, to ja mam... Przykro mi, Amongo! Musi jesteś najsłabszym ogniwem! Nie! Jesteś naszą przynętką! Nie róbcie mi tego! Przykro mi, Amongo! O kurwa! Nie pierwsze zjebałem się! Dobrze wam tak! O nie! Ha! I co teraz? Właśnie nie mam pojęcia! Teraz ja mam kurde wyższą wyjście pozycję. Z tej sytuacji? Widzisz jakieś wyjście z tej sytuacji? O, znalazłem, tunel jest jakiś. Dobra, łatwo. Kuchy, juk, woda ściekowa. Ej, kartony da się przesuwać. O. Spiąć się na szczyt. To nie są kartony ten z Garswoda? Nie wiem, ale to jest zagadka taka, trzeba to przenieść po prostu. Przenieść to, żeby wiesz. Zrobić tak zwany parkour! Haha, łatwo! To była. Widzicie, to była zagadka logiczna, a wy myśleliście, że co? Nie da rady. No? Nie wierzyliście na pewno. Nigdy nie olewam czatu. Taka zagadka logiczna, proszę ci, słabiutko. No, powiem wam tak, trochę wam nie wyszło to. Musicie iść na górę. Musicie na górę skrębować. Patrzcie na to, parkour time! Mnie popchnęło do przodu dosłownie od razu. No i się też zjebałem. Dobra, bo to jest moment parkurowy. Trzeba tutaj użyć twoich umiejętności parkura. Nie wiem, czy wiecie, Roblox to jest jedna z najbardziej parkurowych gier. A i gdzie mam teraz właśnie wskoczyć? Kurwa, no tutaj, patrz, siu, widziałeś? Ło, wow, jak się tam zrobić? Normalnie, siu. Hu. No nie. Hu. Dobra, zrąbałem się. No ja jestem. A dobra, ja pod wodą biegam, a ja myślę, gdzie ja jestem. Dobra, okej. Okay. Gdzie ja jestem, dokąd zmierzam? Boże, ten jest upośledzony. Dobra, okej. Okay. A, kurwa, nie jest tak łatwo parkurować się okazuje w tej grze. No mówię.
Ciężko. No nie wiem, że spadłem. Dobra, ogólnie mamy przesrany. To jest najtrudniejszy parkour, jaki w życiu chyba człowiek robił. Tak. No. Aha, no lampki nie wolno. Nie. Oh my god. A raz mi tam wyszło, cholipka. Kurczę, nie wierzę! Znowu się zrąbałem. Dobra, udało się nie spać, dobra. Już bym też raz no tak... elo, jak to się robi? Nie działa, parkour nie działa, popsuty. Aha. O, dobra, jestem... Nie, jakim cudem! Przez jaką... Nie wierzę! Ten parkour jest zrąbany! To jest najgorszy parkour, jaki graliśmy! Kiedyś graliśmy w lepszy parkour. Nie był taki zrąbany. O, a! Jezu, kurwa, nie odpychaj mnie! Co mnie odepchnęło? A! Nie! O, dobra. Ja byłem tam i spadłem, nie wierzę! Dobra. A! Nie, kurde! Dobra, jakiś tam blask. Ostrożnie. Nie, no kurde! Nie, no, zaraz wyjdę z ciebie, wybuchnę normalnie, tutaj przecież się nie da. Ostrożnie. Jak tyś tam wysoko tak wlazł? Gra dla dzieci! Nie, no kurde! Nie wierzę, nie da. Gra dla dzieci! Nie da się! Odpchnęło mnie! Najgorsze jest to takie odpychanie, jak skaczesz. Nie da się! Będziemy na pewno wiecznie w tych kanałach! Będziemy wiecznie w tych kanałach! Zmieniamy content, będziemy baseniarami teraz! Nie da się tego przejść! Po prostu... Czy tutaj ktoś to kurwa stoi, czy co? Nie, gra no. Dla dzieci. Gra, no nie da się, nie da się po prostu, to miał być, nie da. To miało być chora kurwa, nie parkour. Nie daj spokój, to nie wiem co to jest połączenie żenady i rozczarowania. Dobra, jestem wysoko, okej, okay, nie wiem co teraz. Nigdy tak wysoko kurczę nie byłem. Jestem blady. Jak tyś tu cholery tam wbił, tu jest jakaś drabina czy co? Ja pierdzielę, ile tam, co? Was chyba porąpało? Zobaczcie jak to wysoko. Aha. Wypadłem przez jakąś szczelinkę miniaturową. Jak tyś tu wszedł na górę tak wysoko? To jest jakaś drabina? Normalnie to jest... się. To jest na jakaś... słupku da się wspiąć. Na słupku da się wspiąć. No tak, na tym słupku da się wspiąć. Normalnie o, da się wspiąć. Dobra, to nie wiedziałem. Myślałem, że ten nie da się. No zobacz sobie na górę, Bladi. Ja pierdykam. A drzwi nie możesz otworzyć ten obok ciebie, byczku? Nie. Zamknięte. W ogóle tam jest przejście na dole. Nie wiem, czy mamy tam w ogóle zeskoczyć. Dobra, jestem tutaj już na górze. To przejście, z którego przyszliśmy, gałganie. A ja tam byłem, ja byłem na tym, o. O, żyje. Właśnie ja na tym byłem. Żyje, już. Kurwa. Nie, no to jest jakiś dramat. Żyje. Ja spadłem tutaj, o z tej rury bodajże. Żyje, jeszcze żyje. Dobra, ja pierdzielę, kto to wymyślił? Gdzie ja jestem, kurwa? O, hej, Bloody. Użyj mojej głowy, żeby się wspiąć tutaj, bo nie popchnij mnie. Dobra, poczekaj. Nie, to chyba nie działa tak. Tu nie działa tak. Musisz ty skoczyć. To nie działa, mi to nic nie da, wiesz? Okej, okay, dobra, jestem. Wystraszył się. Co to było? Mówię, przyczelinę się! Przyczelinę wpadłem w jakąś! No przecież to są jakieś jajca! Ta rura spadła. Ja przez parę wpadłem w ogóle jako... Twarzą mi tak spadłeś po prostu. No. Dobra, Gru, weź spadnij, weź tam zrób już swoje, nie wpadnij tam. Bo weź to przejść, Gru, no. Weź tam, ogarnij temat, bo... Enough. Powiem wam, że to jest chyba najgorszy parkour zrobiony w Robloxie ever, no. Yes! Gru, żyjemy. Matko, czemu jesteś po najlepszy? I to teleportowało mnie pod ziemię. No coś, musiało tak widocznie być. Dobra, Gru, popatrzę się na ciebie, bo muszę się odlać. Zaraz wracam. Nie, no Gru, radzi sobie. Ej, pełnia księżyca jest, ja cię kręcę. Najlepszy, kurde, parkurowiec, no siedu, ja. Wyłaź stamtąd. Nie mogę, znowu mnie do backroomsów. Ten wózek jest zbugowany, halo. Ej, to weź tędy przejdź. O, może tędy się zbugujesz. Czekaj, właśnie... Masz się ogólnie. Ja mogę, tak... Kurwa, ja nie wiem, czy ja robię. Czekaj. Nic nie mogę zrobić. Spróbuję się, kurde, tam wdepnąć w ziemię. O, coś się ruszam. O, jestem bliżej niż dalej już. Nie no, chyba się trochę ruszyłem. No się o! Jak? Yes, dzięki! Widzisz, zadziałało! Jest! Dzięki! Mówiłem, żeby skakać po głowie. Dobra, ja. Czekaj na Bladiego. Się udało, prościutko. Żadne resety, ja żadnych resetów w czat nie będę robił. Co wy myślicie, że ja jestem lamusem jakimś? Trzeba po głowie poskakać i tyle, no. Reset jest dla słabych. Dla chcącego, niestrudnego. Króciutko z resetami.
Najlepszy parkurowiec na osiedlu. Kurde, ale Bladi drży tutaj, widzę. Dobra, jak tam udało się dostać w gru? A jak? No, udało się, bo wydostałem. Dobra, chodźcie do Księżyca. To musi być rozwiązanie naszej przygody. Na 100% Księżyca. No. Ale spokojnie. I to ma być gra straszna? Właśnie, już parkour dla mnie był najstraszniejszy. Straszny to znowu ten parkour, ja no, straszny to był przerażający. Chyba dlatego tutaj horror w tagach był. To się też wydaje. To było najbardziej przerażające przeżycie mojego życia. Ej, coś widzę czerwonego tam, świeci. To ten... nie wiem. O, Megabot! Po co są te trupy? Po co są trupy? Po co są te trupy? Po co są trupy? Ja ciekawe, nie wiem. Co, nie? Vladi, masz ty znasz odpowiedź, po co są trupy? No właśnie nie wiem, ktoś musiał je wynaleźć! O nie. Ja tam nie idę, ja tam nie idę. O kurwa, spierdalaj się. O dobra, to idzie z nami, to nie. A nie, może... nie, nie, skaczę sobie. Boi się trupów. Ta, no, boi się trupów. Trupy? Czyli ta, widzicie, ona się boi trupów. Patrz jak radośnie sobie, jak radośnie sobie podskakuje. Się cieszy. No i cieszy się. Friendly, po co są te trupy? Ej, tylko jakby... Zadaje... dobra. Może... Dobra, żartowaliśmy! Już wiemy, po co są trupy! Po co są trupy? Ej, to wiemy, po co jest Pabla! Już wiemy, po co są trupy! Już wiemy, po co są trupy, wiemy! Jaki to będą szybciej popierdziasz, ale nie! No bo ja mam wózek! Nie, to jest mój wózek, nie! Bladi, po co są trupy? Dobra, musimy wskoczyć do tej kanału, szybko musimy do ścieków wskoczyć! Szybko! Musimy ją tam zawabić! Skaczcie do ścieków! Jesteśmy zgubieni! Tutaj! Zbawmy ją, żeby wpadło do ścieków! Dobre. Dobre. No, to tyle byłoby z naszego... Jak ty ściga, jak ściga? Można tam w ogóle wejść? Wracaj! Można. Oj nie! Tak się nie dam zrobić. Bad ending będzie. Idzie, uciekajcie! Nie, boi się ścieków, wie, że jak tam wpadnie, to nie wyjdzie. Bo nie ogarnia parkura chyba. Wie, co ją czeka. Ta, nie ogarnia podstaw parkura, dlatego. Lamusem jest. O, chodź. Dobra, dawaj, biegniemy za Mongiem. To teraz my gonimy ducha. Ja muszę tak, przez tyle. Duch goni Amonga, my gonimy ducha. Najgorzej, że nie wiem, czy uda się ją minąć w jakikolwiek sposób, bo... Ja też nie mam pojęcia, wiesz? Amongo, po co są trupy, pamiętaj? Amongo, po co są trupy? Po co są trupy? Właśnie. Top 10 pytań niewyjaśnionych, nie wy... Proszę mnie zostawić, po co są trupy, Amongo? Zniknęły! Jak Amongo podszedł do trupów, to zniknęła! Zniknęła, widocznie ona się boi. Po co są trupy? Już wiemy teraz, po co są trupy. Dobra, Mongo, zabiłeś ją, chillout już jest. Serio? Ja biegnę. Ta, załatwiłeś ją. Załatwiłeś ją i to tak po grubości, pokazałeś jej, gdzie raki zimują. Pokazałeś jej, po co są trupy. Pokazałeś jej, po co są trupy. No, Mongo, jesteś prawdziwym władcą tej krainy. Ej, co, te po was? Nie, chyba tutaj trzeba iść. Nie może tu wejść. Tutaj tymi krzakami chyba trzeba iść, wiesz? Bardzo możliwe. W sumie ciężko stwierdzić, bo wszystko wygląda identycznie. Dezon, dziękuję ci za subskrypcję za bardzo Prime. Ooooo! GG Czeciksy. Czuję jak... Obserwuję. Co jest? Aha. O nie! To klaun Zbyszek! Ej, aż mi wywaliło. You are kicked from experience. Koniec chapteru drugiego. A że bana dostaliśmy? Ja bana dostaliśmy zbyt zajebistość. Tak. Dostaliśmy bana. Jak to się mówi, jeśli chodzi o Robloxa, to byłoby na tyle, elo. Fakty.